Sylwester Augustynek nie był typowym gangsterem. Nawet nie był rasowym bandytą. Od zawsze uważał się za dobrego złodzieja oraz za błyskotliwego przestępcę, który potrafił wymyśleć odpowiednie do sytuacji sposoby zarobku. Doświadczenie z wojska pozwoliło mu na steroryzowanie ulic Krakowa w latach 90. ubiegłego wieku, a także na poznanie nowych znajomości, które w przyszłości dały mu ponownie możliwość prowadzenia nielegalnych operacji. Sylwester Augustynek urodził się 9 listopada 1944 roku w Trzebini, niewielkiej miejscowości pomiędzy Krakowem a Katowicami. Był synem Franciszka i Janiny. Uczęszczał do technikum zawodowego o profilu budowlanym, które ukończył. Jako absolwent nie chciał pracować w zawodzie, więc wykorzystał wzmożoną mobilizację wojskową. Jako 19-latek zaciągnął się w kamasze. W 1963 roku odbył służbę wojskową w jednej z lokalnych jednostek. Przysposabiał się do bycia spadochroniarzem. Zainteresował się dość mocno wojskiem. Jak sam wspominał, wojsko wyklarowało jego charakter. Chciał piąć się w hierarchii, więc podjął się wraz z bliskim mu przyjacielem do udziału w grupie dywersyjnej. Wtedy też odbył szkolenie w Riazaniu pod okiem rosyjskich specgrup wojskowych. Tam też nauczył się konstruowania i rozbrajania bomb oraz tworzenia ładunków wybuchowych z tak zwanych cywilnych składników, czyli takich, które były łatwo dostępne dla każdego człowieka, jak choćby rolnicze nawozy. Po powrocie do Polski w 1966 roku przyjął się do jednostki wojskowej w Bolęcinie. Jednostka ta była świeżym tworem Związku Radzieckiego, przygotowana do przetrzymywania taktycznych surowców w razie występującego konfliktu. Najprawdopodobniej pod koniec lat 60. został wydalony z jednostki z podejrzeniem kradzieży paliwa, jak i materiałów pędnych. Odsiedlił się ponownie w domu rodzinnym w Trzebini na ulicy Kościuszki i jako bezrobotny trudnił się pracami dorywczymi. Podczas jednej z takich prac okradł własnego zleceniodawcę. Łatwy zarobek zainteresował go do tego stopnia, że na stałe trudnił się włamaniami i kradzieżami w Trzebni i okolicznych miejscowościach. Podczas jednego z włamań w Chrzanowie wpadł i został skazany na 10 lat bezwzględnego więzienia. Podczas odbywania wyroku zapoznał się z krakowskimi recydywistami. Tam też nawiązała się pomiędzy nimi znajomość. Przynależał tam do subkultury grypsery i walczył z perelowskim systemem więziennictwa. W więzieniu zyskał również szacunek, a współwięźniowie nazywali go po prostu Sylwuś. Po opuszczeniu murów więzienia związał się z dawnymi współosadzonymi i razem dokonywali kradzieży do domów zamożnych działaczy partyjnych, jak i do peweksów. Początek lat 80. to rozwój przestępczości na terenach Polski. W Krakowie półświatek składał się z recydywistów i złodziei, którzy byli najbardziej cenieni w tym świecie. Augustynek uważał, że on i jego współpracownicy byli wzorem dla takich person jak Marchewa czy Pyza, którzy później stawali na czele gangów w rejonie krakowskiej aglomeracji.
to on i jego grupa jako jedna z pierwszych dokonywała kradzieży pojazdów w Krakowie. Samochody mieli nawet skupywać paserzy związani z samym Nikosiem, lecz to tylko wersja Augustynka. Sam Sylwester Augustynek trudnił się również podrabianiem dokumentów, w tym paszportów czy własnościowych dokumentów aut. Finalnie w 1983 roku został ponownie skazany i osadzony za rozboje, kradzieże aut, włamania i fałszerstwo. Wyrok, który otrzymał, to było 9 lat. Wychodząc z więzienia na mocy amnestii w 1990 roku, zastał nową rzeczywistość, w której ciężko było mu się odnaleźć. W Krakowie tworzyły się już ugrupowania przestępcze, a jego dawni wspólnicy albo nie żyli, albo odsiadywali poważne wyroki więzienia. Policja domniemała, że Augustynek w tym okresie mógł odpowiadać za pośrednictwo w sprzedaży kradzionych aut pomiędzy krakowskimi gangsterami a rosyjskojęzycznymi gangsterami, lecz była to tylko ich wersja. Augustynek przypomniał o sobie w dość nietypowy sposób. Był 1 września 1994 roku. O godzinie 10:50 do redakcji Gazety Krakowskiej dzwoni mężczyzna o nieco metalicznym głosie. Pada pytanie, czy redakcja pracuje w sobotę? Zmieszany pracownik odpowiada, że ktoś na pewno będzie na miejscu. Rozmówca informuje, że w takim wypadku chce zostawić ważną wiadomość. Pracownik Gazety Krakowskiej informuje go, że tylko weźmie notatnik, po czym wskazuje, że rozmówca może mówić. Wtedy też dzwoniący zmienia ton i informuje, że na dworcu w Krakowie w czerwono-fioletowej torbie znajduje się bomba, po czym szybko rozłącza się. Pracownik zaalarmował policję, a ta po kwadransie była już na miejscu. Dzwoniący nie kłamał. W reklamówce znajdował się ładunek wypełniony amonitem, materiałem używanym w kamieniołomie, a do niego podpięty był elektryczny zapalnik czasowy. Do ładunku doczepiony był list, którego początek brzmiał następująco. Brawo, udało się wam rozbroić niezabezpieczony ładunek. Są jeszcze 3 prawdziwe ładunki. Jak nie chcecie, żeby wybuchły, macie 48 godzin na zapłacenie 500 tysięcy marek niemieckich. Zamachowiec podpisał się na dole słowem Gumisie. Tego samego dnia o godzinie 22:50 Augustynek znów dzwoni do redakcji, ponownie żądając okupu. Następnego dnia rano gazeta opublikowała nowy dziennik, a w nim na okładce był artykuł o bomberze z Krakowa, którego nazwano Gumisiem. Augustynek zadzwonił do redakcji mówiąc, że piszą bzdury, gdyż ładunek nie był zabezpieczony. Straszył, że jeżeli nie otrzyma okupu, notable miasta przekonają się, że nie żartuje. Podał adres na zakopiańskich Krupówkach, gdzie policjanci mają zostawić torbę z pieniędzmi w pojeździe. 4 września Augustynek daje o sobie znów znać, a w mediach okrzyknięto go terrorystą. Nawet prezydent kraju Aleksander Kwaśniewski w mediach komentował występek bombera, przyrównując go do terroru wojennego i zagrażającego ludności. 6 września Augustynek napisał list do redakcji, w którym poinformował, że na terenie miasta jest 13 ładunków, w tym 3 w każdym z kościołów, w kościole mariackim, dominikanów oraz świętego Floriana. Wieczorem dzwoni do redakcji i informuje, że w Krakowie będzie karnawał. Wtedy też jeden z policjantów, który podsłuchiwał całą rozmowę, rozpoznał jego głos. Padła ważna informacja, gdyż udostępniono jego wizerunek. Następnego dnia policja przeszukuje jego mieszkanie w Trzebini. On sam obserwował akcję policji z ukrycia. Tego samego dnia ponownie informuje o kolejnym zamachu bombowym. Policja namierza go i próbuje zatrzymać z miejsca, w którym wykonywał połączenie. Augustynek dzwonił z dworca w Krakowie.
Po przeszukaniu dworca policjanci podejrzewają, że mógł udać się do pociągu, więc podejmują pościg za jednym z pociągów, który odjeżdżał ze stacji. Na następnej stacji zatrzymują mężczyznę. Okazuje się, że był to całkowicie przypadkowy podróżujący, a sam Augustynek wsiadł do innego pociągu. Za zatrzymanie Gumisia wyznaczono nagrodę 100 milionów starych złotych, która odpowiada dzisiejszym 10 tysiącom złotych. Wtedy też uciekł on pierw do Poznania, następnie do Koszalina. Tam wpadł. Po miesiącu zatrzymano go podczas próby wyrobienia fałszywego dowodu. Następnie pod eskortą krakowskich śledczych został eskortowany do Krakowa. Proces Gumisia był bardzo medialny. Szczycono się, że zatrzymano najniebezpieczniejszego przestępcę dekady, terrorystę czy strasznego zbira. Proces ten trwał blisko 2 lata. Finalnie skazano go na 5,5 roku, a karę odbywać miał w więzieniu w Strzelcach Opolskich. Gdy studenci wydziałów kryminologicznych odwiedzali więzienia, Gumiś był wskazywany jako jedyny polski terrorysta. Wielu wykładowców prowadziło z nim rozmowy, dopytywało go o jego umiejętności czy zdolności, a także o drogę, którą wybrał. Ta atencja spodobała się mu. Chętnie opowiadał o swoim przestępczym życiu, lecz nigdy nie wymieniał nazwisk wspólników. Podkreślał on zawsze, że ładunki, które podkładał, nigdy by nie wybuchły, gdyż nie były zabezpieczone, a on sam nie jest terrorystą czy mordercą. Sylwester Augustynek wyszedł w 2002 roku na wolność. Chętnie też udzielał wywiadów dziennikarzom. Podkreślał, że terroryzował miasto tylko i wyłącznie z pobudek finansowych, lecz również z faktu wyrządzenia komuś psikusa. Kraków wskazał jako jego ukochane miasto i bardzo przepraszał, że wybrał je jako miejsce działania, lecz wiedział, że jest bogate i uda mu się wymusić okup. Po czasie Gumiś zmienił front. Przynosił informacje o podejrzanych handlarzach, wskazując ich jako potencjalnych handlarzy materiałami wybuchowymi czy bronią. W zamian za te informacje oczekiwał pieniędzy. Gdy któryś z rozmówców pracujących dla jakiejś redakcji nie kojarzył jego wyglądu bądź nazwiska, zawsze posługiwał się zwrotem "to ja, ten znany Gumiś z Krakowa". Na pewien czas zniknął on z pola widzenia śledczych, jak i dziennikarzy. Widywano go w Krakowie. Chętnie też rozmawiał z każdym rozmówcą, mówiąc, żeby nie szedł tą drogą, którą on poszedł, jednocześnie odradzał młodym ludziom przestępstw oraz wskazywał, żeby zajęli się sportem bądź nauką. Policja dopiero po latach odkryła, czym tak naprawdę przez ten czas trudnił się Gumiś. W 2012 roku aresztowano go w sprawie obrotu kradzionymi pojazdami. Oficjalnie od 2009 roku, lecz przypuszcza się, iż proceder ten trwał od 2005 roku. W tym czasie Gumiś zorganizował grupę trudniącą się kradzieżą luksusowych samochodów z takich krajów jak Szwajcaria, Niemcy czy Austria. Poza samą kradzieżą grupa zajmowała się podrabianiem dokumentacji, a także sprzedażą aut. W przypadku, gdy nie było chętnych na cały pojazd, auto rozbierano i handlowano częściami. W grupie Gumisia działali odbiorcy z Ukrainy, Słowacji czy Rumunii, a złodziejami byli znani policji przestępcy z Małopolski, którzy po rozbiciu gangów Pyzy czy Marchewy lub Krakowiaka trudnili się działalnością przestępczą na własną rękę. Gumiś przyznał się do winy i opowiedział o całym procederze, jak i o swoich odbiorcach i wspólnikach. Rozbito 18-osobową grupę, a samego Gumisia potraktowano ulgowo. Zarzucano im kradzieże co najmniej 70 pojazdów na kwotę blisko 2 milionów euro. Grupa miała schemat działania. Pod pretekstem zakupu pojazdu namierzali lokalizację ukrycia kluczy, które w nocy kradli wraz z pojazdami. Gumisiowi zajęto konta bankowe oraz nieruchomości, a jego samego oddano pod dozór policji.
bez środków do życia pozostał w trudnej sytuacji, przy czym zdecydował się na radykalne działanie. Jest początek 2013 roku. Gumiś od kilku miesięcy jest pod dozorem policji. Policja otrzymuje pewnego razu wezwanie do piekarni Avitex w Krakowie w sprawie kradzieży 9 drożdżówek. Przyjeżdżając na miejsce, nie dowierzają, gdyż widzą samego Sylwestra Augustynka, jedzącego drożdżówki i krzyczącego do nich, że musiał tak długo na nich czekać. Na procesie mówił, że mógł wyciągnąć rękę po zapomogę albo ukraść, bo jest za stary, żeby podjąć pracę. Siwiejący i szczupły Augustynek otrzymał za te wykroczenie rok więzienia. Podczas odsiadywania wyroku sąd za sprawę kierowania gangiem skazał go na 3 lata więzienia. Dodatkowo za brak spłaty grzywny orzeczonej w wyroku skazano go dodatkowo na 125 dni odsiadki. W trakcie odsiadki przyznał, że w Szwajcarii doznał udaru mózgu, który był dla niego konsekwencją gwałtownej utraty wagi i sił. Na początku 2018 roku Gumiś zmarł w celi więziennej w Nowym Sączu, zostawiając po sobie wspomnienia o pierwszym polskim terroryście.